Dzisiaj obejrzymy sobie ten film Marina Abramowicz. To jest wystąpienie jej na TEDzie. Kojarzycie tę platformę. I przeczytamy sobie, czym jest sztuka, czym jest poezja. Tu mamy też te dwa wiersze, które ostatnio sobie przeczytaliśmy, jeśli wy ich wysłuchaliście, czyli Kościelskiego Grę o srom i Herberta. I wtedy już się zastanawialiśmy, co jest poezją i uznaliście, że jedno i drugie może być jakąś formą sztuki, tak? Tylko macie inny przekaz emocjonalny przez inny dobór słownictwa. I tutaj było to szokujące pytanie, kto bardziej kocha? Ten, kto mówi, że masz piękne oczy, czy ten, który powie, tu cytat z mojego profesora o literatury współczesnej, który spytał nas o to samo. Zajebałam się w tobie, że chuj. Tak? Czy to jest mocniejsze, czy jednak twoje oczy są cudne jak gwiazdy i tak dalej. Kto bardziej kocha? Pytanie o język, o formę. Wielu mówi, że ten jednak, który wyraża się niecenzuralnie, bo przynajmniej to jest szczere i nieukładane w piękne strofy. Nie mi to oceniać, czyli to jest inaczej. Każdemu z was to oceniać. Tak? Ile ludzi, tyle będzie opinii. I tutaj szokujące było to, że jeszcze w tych wyzwiskach różnych wulgaryzmach wy odkryliście głęboki sens filozoficzny i ocenę współczesnego społeczeństwa. Za podobną ocenę społeczeństwa, czyli za badanie języka i kultury blokowych dresów, Masłowska dostała nagrodę Nike, czym była do niej nominowana, nie? Z wojną polsko-ruską. Bo to jest nowe. To było nowe. Dzisiaj już może nie jest. Ale że te wulgaryzmy też mogą być formą konwencji literackiej. Oczywiście to już jak sobie sami wybierzemy. Tu mamy fragment tekstu jednego z arkuszy. Tęsknota do piękna, czyli komu i do czego potrzebna jest sztuka. Ja bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj przeczytali kilka takich fragmentów. I przeczytamy sobie Stachury fragment, co jest poezją, a później obejrzymy Marinę Abramowicz i żeby to było te wszystkie rzeczy, żeby były punktem wyjścia do dyskusji. Czego oczekujemy od sztuki? Pomocy w odpowiedzi na pytania, jak żyć? Po co człowiek żyje? Czy sztuka pomaga żyć? Czy sztuka pomaga tworzyć własne życie na wzór dzieła sztuki? Na czym miałoby polegać to kształtowanie, jeśli na wzór dzieła sztuki? To czy formować je mozolnie wedle klasycznych reguł, czy też każdy powinien kształtować siebie w sposób spontaniczny, oryginalny, za pomocą wolnego, nieograniczonego niczym wyboru? Hasło sztuki życia nawiązuje do greckiej jedności prawdy, dobra i piękna, do idei pięknego życia. Jak powiedziano, starożytni nie odróżniali w zasadzie tego, co dobre, od tego, co piękne. Życie człowieka miało być kształtowane na wzór dzieła sztuki. Pamiętajmy przy tym, że w czasach, w których narodziła się ta koncepcja, dzieło sztuki powstawało zgodnie z określonymi dość precyzyjnie regułami i wymagało nieprzeciętnych artystycznych umiejętności i wysiłku. Jak sztuka może zacząć pełnić bardziej praktyczną rolę w naszym życiu? Własną sztukę życia powinniśmy oprzeć na posiadaniu wiedzy i wizji świata oraz poszukiwać takiej wiedzy, która przysłuży się w naszej sztuce życia. Sztuka to doświadczenie wzbogacające życie, przyznawanie sztuce mocy czynienia ludzi lepszymi, szczęśliwszymi, więc jednocześnie piękniejszymi, jak jest wyrazem nostalgii za utopijnymi koncepcjami idealnego państwa estetycznego. Słusznie pyta Maria Gołaczewska w etosie sztuki, gdzie są więc ci, którzy ulegli dobroczynnemu wpływowi sztuki, których sztuka przekształciła albo co najmniej w których utrwaliła jakieś zadatki dobra, posiadane przecież przez każdego? Jeśli przyjrzymy się codziennemu życiu ludzi korzystających ze sztuki, ich namiętnością i postępowaniu, dojdziemy do wniosku, że sztuka jest etycznie bezsilna. Sama sztuka nie działa. To człowiek w pewnym sensie wydobywa ze sztuki potwierdzenie dobra, który sam już spełnił i ocenił. Potępienie zła, które sam już rozpoznał w sobie i potępił. Obok znajomości języka sztuki oraz posiadania przez sztukę potencjalnych wartości, trzeci warunek. Można by sprecyzować w sposób następujący. Żeby sztuka zadziałała na człowieka w sposób etyczny, musi on posiadać swój własny etos. Sztuka może, ale nie musi być pięknym, wybawieniem, ostatecznie jedynym sensem. Może być, ale nie musi być blisko takich uczuć jak cierpienie, wzniosłość i miłość. To był fragment artykułu z Polityki z 2017 roku. O czym tutaj mówiła autorka? Co to jest sztuka według niej? Czyli to odbiorca tworzy sztukę? A co w takim razie się dzieje z tymi wszystkimi dziełami, które każdy produkuje, ma potrzebę stworzenia? Co w takim razie z nadawcą? A w takim razie pytanie jeszcze, co jak ktoś mówi, że jest artystą? Z zawodu jestem artystą. Czy w takim razie mówienie o sobie jako artyście nie jest jakieś narcystyczne? A co z tą ideą dobra i piękna, które daje sztuka, której tu było? Tej greckiej symbiozie. Piękne jest tylko to, co jest dobre. Niemiecka filozofia tworzy takie dwa pojęcia. Sztuka ma dwa zadania. Hemlich i unhemlich. To jest takie poczucie przyjemności. To jest też taka sztuka. Ale chyba wyższą sztuką jest ta, która
nie kojarzy nam się z ciepłym kocykiem, herbatką, nie wiem, Netflixem, czekoladą. To jest sztuka Hemliś. Tylko raczej ta, która nas wyrzuca z butów na zimno i wieje wiatrem w twarz i stawia pytania, czyli Unheimlich. Że sztuka powinna często wprowadzać nas w poczucie dyskomfortu, bo przez to zaczniemy to analizować, jak my na coś patrzymy. Jest ten dyskomfort. Właśnie ona wtedy chyba bardziej porusza niż tylko przyjemność, ale przyjemność też jest nam potrzebna. Pamiętacie, był taki wiersz o Apollum i Marsjaszu? Jeden był pięknym pieśniarzem, a drugi został na żywca obdarty ze skóry i zaczął wyć z bólu. I okazało się, że w ten sposób stworzył estetykę brzydoty. Że na przykład, a skąd się bierze death metal? To jest mocne, tak? To nie jest piękne. To jest właśnie tak brzydkie, że przez to dochodzi do jakiegoś poczucia właśnie nieodnalezienia się w świecie, zastanawiania się, stawiania pytań. To nas wyrzuca z butów. Tak, nie daje nam sielanki, ale każdy człowiek potrzebuje tego i tego. I tej lekkiej sztuki, czyli chce sobie iść na Avengersów, i tej sztuki, która jest dla niego nieprzyjemna, czyli ogląda przez 2 godziny Grę o Tron, gdzie dwóch samurajów przez 15 minut jedzie przez las. Czarno-biały film. Prawie nie ma tekstów. Nie, japońskie kino. I potrzebujemy czasami i tego, i tego. I to wszystko jest tego kwestia, czy my mamy w głowie przestrzeń na to, żeby sobie odpowiadać na jakieś pytania. Czy mamy przestrzeń, żeby sobie je zadawać. Chyba bardziej chodzi w czymś o to, żeby sobie zadać pytanie, niż żeby znaleźć odpowiedź. Nie? Żebyśmy szukali. I szukali przez siebie właśnie. Te indywidualne odczytania są tutaj istotne. To znaczy, że celem nauki, na przykład pracy w laboratorium, jest odkrycie czegoś, a często jest tak, że wielu naukowców spędza lata tylko na szukaniu i nie odkryje. Bo to są tylko próby. A może właśnie, czyli w nauce celem by było jednak odkrycie. I to jest bardzo frustrujące, kiedy nie odkryjesz. A tutaj nie chodzi o żadne odkrycie. Chodzi o ten proces, o tę drogę. Nie żeby dojść, tylko żeby iść. Chcąc swoją drogą, będziemy sobie kiedyś mówić o filozofii chodzenia. Jak wiele filozofii różnych powstało właśnie wtedy, że ktoś wędrował sam. I sam ze swoimi myślami po prostu szedł. I tyle. To jedna myśl. Mamy nieprzyjemność, którą nam daje sztuka. My nie lubimy się czuć nieprzyjemnie, a jednak wybieramy rzeczy. Na przykład, kto lubi horrory? Co lubicie w horrorach? Raczej wiecie z założenia, że coś się złego wydarzy. Jak ktoś schodzi do piwnicy, to będzie słabo. To jest przewidywalne. Czy to daje poczucie bezpieczeństwa, czy nie? Czyli to jest taki kontrolowane, kontrolowana nieprzyjemność. I to daje poczucie bezpieczeństwa. A teraz, kto lubi filmy, po których się płacze? Bo to oczyszczenie, nie? Katarzis dostajecie. W Cierpieniach Młodego Wertera, który będziemy czytać. Tam od razu wam spoiler rzucę, ale to szybko wszyscy o tym wiedzą w pewnym momencie, zanim zaczną czytać książkę. Główny bohater popełni samobójstwo. I on mówi, że fascynuje go pewna rasa koni, które, żeby mogły biec szybciej, same podgryzają sobie żyły. Taki cytat, to jest lektura. Wyjątkowe było to, że jego to fascynowało i on tak mi pisał w liście do przyjaciela. I to jest właśnie to, żeby coś poczuć, że żyjesz, tak? Żeby być bardziej, musisz czasami sobie dać tych złych emocji. Czegoś, co nas dzisiejszy świat zewnętrzny trochę od tego chroni. Bo dzisiaj jesteśmy oddzieleni od śmierci. Ona jest jakąś liczbą. Nie widzimy tego. Kiedyś trupy leżały na ulicach. Można było poczuć, co to znaczy życie. A dzisiaj jest bardzo estetycznie, wszystko jest wyczyszczone, nie? I dlatego chyba potrzebujemy też przeżyć innych ludzi, które obserwujemy, czytamy, żebyśmy mogli sobie uświadomić, co jest dla nas ważne. Jest taki reportaż Katarzyny Boni, jest dziennikarką w Gazecie Wyborczej, ale przede wszystkim się to reportażystką. Napisała Gun Bary, warsztaty umierania. To jest książka o tym, jak sobie Japończycy radzą z traumami związanymi z tsunami. I na końcu tego wszystkiego jest proces, jak można zrobić sobie taki warsztat. Warsztat umierania. Każdy może w nim wziąć udział. Ona teraz dostała dofinansowanie z Ministerstwa na Szerzenie Kultury Online i prowadzi te warsztaty za darmo. I na tych warsztatach łączycie się na Zoomie. Wszyscy mają wyłączone kamerki, nikt się nie widzi, nie zna. I ona snuje opowieść. Trzeba wcześniej sobie przygotować karteczki. Na przykład tam 5 czerwonych, 5 żółtych, 5 niebieskich, 5 zielonych. I ona mówi, na czerwonych piszesz ważne dla siebie ludzi, na żółtych ważne miejsca, na niebieskich przedmioty, które są dla ciebie najważniejsze. Nie masz za dużo czasu na zastanowienie się. I ona zaczyna snuć opowieść o bohaterce, która któregoś dnia wstaje, zaczyna ją coś boleć i nagle się stopniowo okazuje, że jest rak i tak dalej. I za każdym razem, jak się otwiera w tej opowieści oczy, trzeba wyrzucić jedną kartkę. I to jest doświadczenie tego, że na żywo wprowadza ci się w stan wielkiego przeżycia tego, co jeżeli idzie tsunami, co ty uchronisz, co jest dla ciebie najważniejsze. I najbardziej w tych warsztatach umierania boli to, kiedy trzeba nagle szybko eliminować ludzi. Później zostajecie po takich warsztatach z wielkim mętlikiem w głowie i trudno jest wejść do codzienności, bo na przykład
wyrzuciłeś swojego przyjaciela, nie? Jego byś się pozbył jednak w ostatecznym momencie. On nie był najważniejszy, ale też i kogoś z rodziców. Psa, tak, babcię, eliminujesz stopniowo. I trochę trudno jest z jednej strony później sobie żyć po takim wyrzucaniu, przejść do codzienności, a z drugiej strony nagle sobie chyba człowiek uświadamia, że to wszystko, co nas otacza, nie jest takie ważne. Że najbardziej bolą ci ludzie. Ale może ktoś będzie miał inne doświadczenia. Bo tam się wpisuje, co chcesz. Telefon, tablet, to, co jest ci potrzebne do życia po prostu. W momencie, kiedy wypisujesz karteczki, oni mówią, napisz ważne dla siebie osoby. I jeżeli napiszesz siebie, spoko, ale myślę, że w takim tak zadanym pytaniu mało kto pomyśli o sobie. Są mocne warsztaty, one są chyba od 18 roku życia, dlatego, że jest to szokujące, ale książkę może każdy kupić, jak chce, to ja mogę pożyczyć. Zresztą mam zeskanowane to, jak się robi samemu te warsztaty, więc możecie sobie to poczytać, sami się po prostu zastanowić, jak to przeżyć, nie? To jest dopiero film, który sprawia, że później jakoś tak dziwnie pójść na obiad z rodzicami i obejrzeć Netflixa. Nagle nie? Jak? Właśnie wszystkich was uśmierciłam. To jest niezbyt łatwe przeżycie. To było pytanie, co to jest sztuka? Wszystko jest poezją, fragment Stachury, ale to trochę jest taki większy fragment, nie, dobra, jedną stronę, może go jakoś przeżyjemy. Ale ja bym chciała zadać jeszcze pytanie. Rozmawialiśmy sobie o tym tekście Herberta, ewidentnie sztuka wysoka. Składam do przemyśleń, dobrze dobrane słowa, tak wiele kontekstów kulturowych. Rozmawialiśmy o grze o srom, też składa do przemyśleń. Tylko tyle, że te wulgaryzmy jakoś nas szokują. Z drugiej strony, czy jakby odrzeć ten tekst z wulgaryzmów, to czy on byłby sztuką wysoką? No tutaj, no właśnie. Moja ukochana pasta, pozwolę sobie o tym razem przeczytać. Z reguły mówię jakoś ją na pamięć, ale czuję się za chwileczkę za powietrze. Idę z psem na wystawę do Galerii Sztuki Nowoczesnej. Tu nie wolno z psami, mówi ochroniarz. To nie jest pies, to jest performance. A to przepraszam. Idziemy z psem dalej, oglądamy rzeźbę Smurfa Centaura, pół koń, pół smurf. Zawsze się zastanawiałem, mówił do psa, komu kibicuję centaury w czasie rodeo. Srać mi się chce, odpowiada pies. Trzeba było srać przed wejściem, wtedy mi się nie chciało. Idziemy dalej, oglądam jakąś kobietę, która stoi po kolana w basenie z moczem i wykrzykuje alfabet od tyłu. Z, Y, X, krzyczy U, V, W. No i pies kręci się w kółko i węszy nosem po ziemi. Fajfus! Mówię do niego, Fajfus, nie sraj tutaj! Kiedy mnie ciśnie? Odpowiada i zaczyna srać na podłogę. Jakiś człowiek podchodzi i przygląda się temu, co wychodzi mojemu psu z dupy. To jest interesująca propozycja, mówi. Ktoś inny też podchodzi i patrzy. To jest świeże, mówi. Podchodzi jakaś kobieta z kieliszkiem wina w ręku, cała na czarno. Odważne. Jak państwa bardzo przepraszam, mówi do nich. Jak się nazywa ta instalacja? Pyta kobieta. Gówno. Odpowiadam, zatykając palcami nos. Mocne. Ktoś z galerii podchodzi i wtyka w psią srakę tabliczkę z napisem Gówno 2015. Podchodzi fotograf i robi zdjęcie. Pojawia się ktoś z kamerą i mikrofonem. Prosi mojego psa o wywiad. Cóż, zawsze kontestowałem opresyjne dla mojego gatunku rozwiązania przestrzenne w środowisku miejskim, mówi mój pies. A pan jest kuratorem, pyta reporter. Co pan sądzi o pracy swojego podopiecznego? Sądzę, że to gówno, odpowiadam. Brutalnie prawdziwe, mówi kobieta z winem. Ostentacyjnie szczere, mówi fotograf. U, T, F, krzyczy kobieta w basenie z moczem. Karol Mroziński. Pasta, idę z psem na wystawę do Galerii Sztuki. Studiowałam z tym człowiekiem, on to kiedyś miał jakiś taki fanpage i pisał takie rzeczy. To było pytanie o to, co to jest sztuka współczesna. Nowoczesna. Pomyślcie sobie trochę o tym. I jak będziecie myśleć, to wam powiem moje doświadczenie z podobną wystawą. Mianowicie mieszkałam przy Zachęcie. I w czwartki Zachęta jest za darmo. Byłam studentką. Za darmo idę. Wiadomo. I dlaczego idę? Bo na plakacie jest a imię jego 44. Ja jako psychofanka romantyzmu. Doktorantka wtedy chyba już z romantyzmu. Myślę, Jezu, jest wystawa o Mickiewiczu, o dziadach, a imię jego 44. Ja o tym nie wiedziałam. No idę. Wchodzę. Dziwne materiały nade mną. Wszędzie jakieś materiały, coś wystającego, jakieś farfocle wiszące nad głową. To wszystko jest miękkie. Podłoga jest miękka, ściany są miękkie, przód jest miękki, góra jest miękka. Idę i jest taka szczelina. Wysuwam się przez te szczeliny i okazało się, że właśnie wyszłam z pochwy. Sadzono mnie do pochwy, takiej patchworkowej. To był dla mnie szok, bo ja poszłam na wystawę o Mickiewiczu. Nic o niej nie przeczytałam. Było zimno, wlazłam, 44, no jasny. Okazało się, że znalazłam się w wielkiej pochwie. Wchodzę do dużej sali, następnej Zachęcie, pustka. Na końcu leżą jakieś srebrne rzeczy. Podchodzę, a to są takie sreberka jak od kanapek rzucone i obok jest kosz i koniec. Myślę, może to nie wystawa, nie? Może nie posprzątali tej sali, bo już tak pusto. Idę dalej i już chcę wychodzić z tej sali. I okazuje się, że ten projektor nie tylko wyświetla piramidę na ścianie,
ale że w bardzo wolnym tempie, tak z 5 minut tam stałam, bo się zastanawiałam, czy to wystawa, czy zabłądziłam. Nikogo oczywiście nie było. No, tam gdzieś jedna, dwie osoby krążyły. No jeżdżają wielkie pośladki nad tę piramidę, wjeżdżają na czubek piramidy i powoli, powoli wjeżdżają do góry. Ja sobie myślę, o, gdzie ja jestem? Została jeszcze jedna sala, a w niej siedzi sobie taka babcia, jak babcie klozetowe, nie? Sztywniutko starsza pani pod salą zasypia. Wchodzę, a na ścianie co? Wycinki z filmów porno, w których ludzie na tych plakatach wyglądają jak znani ludzie i znani politycy. Jak znani aktorzy. Był tam nawet Tusk. I w końcu myślę, nie wytrzymam, do żadnych interpretacji nie dojdę, gdzie ja jestem, idę po folder wystawy. Okazało się, że autor ma 44 lata i opisuje, na czym polega kryzys wieku średniego, że to jest jakby ponowne narodziny, że nie, blokują ci jakiekolwiek bulwersacje, takie bulwersujące rzeczy, że nie możesz tego robić, że znowu się stajesz trochę też dzieckiem, że bawi ci ta seksualność, bawi cię ten tyłek wjeżdżający na piramidę. I on ogłoszony był jakiś konkurs gdzieś tam, kiedyś na jakimś portalu, na to, żeby ludzie z filmów porno robili screeny i dostrzegali z różnych amatorskich też filmów porno ludzi podobnych do znanych ludzi. I on postanowił pociągnąć ten pomysł dalej i zaczął tego szukać. I ta wystawa na całej ścianie, gdzie siedziała ta tylko starsza pani i pilnowała tej wystawy, to była właśnie ta jego kolekcja tych rzeczy. Że znowu trochę jesteś dzieckiem. Nie, masz te 44 lata, jesteś i dorosły, i ponownie się rodzisz, a znowu jesteś też dzieckiem i bawią ci takie rzeczy. To nie był Mickiewicz, a imię jego 44. To było prawdziwe Unheimlich. Wiecie, jak ja się z siebie śmiałam? Bo ja naprawdę poszłam z oczekiwaniami, że to jest Mickiewicz. Nic wcześniej nie przeczytałam o tej wystawie. Naprawdę. I ja czułam się zażenowana. Ja. Bo ja naprawdę myślałam, że Mickiewicz, bo ja sobie coś innego założyłam. I udało mi się może dzięki temu właśnie wprowadzić mnie w szok. I ja tej wystawy nigdy w życiu nie zapomnę. Uważam, że była świetna. To było świetne. Paradoksalnie, dlatego że ja o niej ciągle będę pamiętać. Jak to się stało, że nagle znalazłam się w pochwie i mogłam się urodzić, nie? Niesamowite. A teraz mamy tekst Mrozińskiego o instalacji Fajfusa w Galerii Sztuki Nowoczesnej. Co o tym sądzicie? Popatrzcie na zachowanie na przykład pani ubranej na czarno z kieliszkiem wina. Odważne, mocne, świeże. To jest pasta, nie? No to tak jak z mój ojciec jest wędkarzem, czy coś takiego. Powiedz, znacie to, nie? Nie. Jezu, jak ja was muszę dokształcić w takich rzeczach. Z przyjemnością. Zrobię to wam. W jednej z kawiarni w Warszawie znalazłam w toalecie naklejkę, nie wiem kim był Grotowski. Taką pełną kwiatków. Wiem, kto zrobił tę naklejkę, ale wtedy sobie po prostu ją wpisałam Google Lens, znalazłam, o co chodzi. Grotowski to był taki bardzo znany twórca teatru, który opiera się na takim właśnie bez tekstu, bez gotowego scenariusza. Nie? Musisz grać na żywo. Więc raczej ludzie po filologii wszyscy wiedzą, kim jest Grotowski, nie? I ta naklejka, ja wstawiłam z nią zdjęcie na Instagram i od razu, mimo że już wiedziałam, kto ją zrobił, i zadałam pytanie, czy wszyscy wiedzą, kto jest Grotowski, no to nie było nic wybitnego w takim moim wpisie, nie? Od razu tam zjechana, że nie wiem, że to zrobiła Drożdżyńska, że ona miała na to, na przykład, że to ona robiła serię haftów z takimi hasłami i były tworzone naklejki i tak dalej. Chociaż ja już w tym momencie ta autorka jakoś wpadła przez hashtag na mój Instagram i zaczęła pisać, o Boże, to dawne dzieje, nie? O, fajnie i tak dalej. I tak mnie ludzie zjechali, że od razu nie zaznaczyłam, jaki był kontekst, że to była seria haftów z różnymi szokującymi tekstami. Aż tak szokujące to nie było. I moje pytanie jest, ona dzisiaj dostała też stypendium, można pobrać cały kalendarz z tymi haftami, o różnych takie teksty, wiecie, no w stylu Bóg, humus, włoszczyzna, nie? Zamiast Bóg, honor, ojczyzna. Ale naprawdę, czy ja, chociaż interesuję się sztuką, to jest pytanie, czy ja jestem ignorantką, że nie wiedziałam, nie znałam jej z imienia i nazwiska, znajdując naklejkę na zdartą już na lustrze w kawiarni? Czy po prostu człowiek nie da rady nadążyć za tym wszystkim, zwłaszcza za sztuką nowoczesną? Nie wiem, bo chodziło o to, czy ja jestem ignorantką. Ale tak się poczułam. Przecież ja szczerze mówiąc nigdy w życiu wcześniej o tym nie słyszałam. Dopiero ta naklejka sprawiła, że zaczęłam szukać. Ja bym chciała, żebyście potraktowali te nasze lekcje o tym właśnie, zastanawiając się, co jest poezją, co jest sztuką. Później przejdziemy do jakichś prób interpretacji. Żebyście czuli się, że nikt wam nie narzuca jarzma, że nie możecie być, że ten kaganiec, że kaganek oświaty nie jest kagańcem. Tak? O to mi tu chodzi. I żebyście poszukali wokół siebie sztuki współczesnej. Na moim osiedlu jest na przykład rzeźba. Mamy już różne pomysły, co tam jest. Ja już nawet widziałam Matkę Boską z dzieckiem. Jest to dziwna fala, jakieś widmo dźwięku.
Albo nieudana wycinanka. Za każdym razem coś innego można zobaczyć, ale ja wam wyślę i to jest pytanie. Czy autor cokolwiek miał na myśli? Czy autor miał na myśli to, co ja? Czy to ja mu za każdym razem, zależy jak którego dnia przejdę i spojrzę pod którym kątem, ja tworzę interpretację? Czy człowiek, który chodził po tej galerii, zrobił sobie żarcik, nie? A pamiętacie aferę, jaka się pojawiła w Muzeum Narodowym, na górze jest z bananem. Tam się, że trzeba to wszystkich jeszcze puścić chyba, nie? Stary już, forma performance'u, wideo, dziewczyna je banana, bardzo dokładnie. I to można obejrzeć sobie na wideo, są też zdjęcia z różnych kadrów. To już od dawna wisi w Muzeum Narodowym, tam na tej wystawie sztuki współczesnej. I niedawno wybuchło, że to jest szok. To jest seksualizacja. I o tym też sobie będziemy zdawać te pytania, bo to wszystkie pytania prowadzą nas, wiecie gdzie? Do papieża z kamieniem, z meteorytem. To wszystko nas do tego prowadzi. Może nawet się tam przejdziemy i sobie tam zrobimy te lekcje dalej. Witkacy to był dobry, dzisiaj byśmy powiedzieli, dobry agent. Tak opisywał ludziom na wiadomości, że go zapraszają. Dziękuję uprzejmie, przyjdę akuratnie. Tak, tak, tak. Witkacego będziemy robić już tak pod koniec naszej przygody. Wczoraj ukazałam w drugiej klasie obejrzeć film, wam też kiedyś będę kazała, Tron we krwi, o którym dzisiaj wspominałam. To jest adaptacja Macbetha szekspirowskiego, ale według teatru japońskiego, zrobione przez japońskiego twórcę, czarno-białe. Film jest bardzo długi i bardzo powolny i prawie nic się tam nie mówi. I zamiast się coś odzywa, ludzie odzywać, to takie mieli maski w teatrze, czyli tylko mogło gestami, jak umiera, to wiecie, macie takie wszystko bardzo przerysowane. I oni nienawidzili tego filmu, a okazuje się, że mam genialną dwugodzinną lekcję i nie mogą przestać o tym mówić. Nienawidzili tego filmu, bo on kazał im zwolnić, usiąść i czekać, co się wydarzy. Tam bohaterowie jadą przez 15 minut, przez las. Taki niezbyt prawdziwy, czarno-biały film. To nie jest dobrej jakości. Ale to jest trochę fascynujące, nie? Chodzi mi o to, że ty jako widz musisz to oglądać, te 15 minut, jak oni jadą i cię to wkurza, bo to mogło być 10 sekund i już pojechali, nie? Kino zachodnie przyzwyczaja nas do tempa. My potrzebujemy ruchu, szybko się coś dzieje. A kino wschodu mówi, daje się stanąć opowieści. My w kulturze zachodu nie mamy czasu na to. Nudzimy się szybko, jak nam każą patrzeć, jak ktoś idzie przez 15 minut, czy jedzie, nie? Chodzi o to, że tego nie robimy na co dzień. Ja teraz zaczęłam, w niedzielę przyszła do mnie moja przyjaciółka i ja miałam totalnie od czapy pomysł. Mówię, co, kupiłam jakiś czas temu puzzle Górnika Picassa. Chodź sobie ułożymy. Po 5 godzinach przeżyłyśmy tyle faz, nie damy rady. Wszystkie wyzwiska. Co ten Picasso? Ile to jest penisów? Nagle odkryłyśmy, bo tam każda rączka wygląda jak penis. Puzzle są oczywiście w kolorach, czyli są tylko czarny, szary, jasno-szary. Ile my tam rzeczy odkryłyśmy? Wiecie, że tam jest skóra narysowana, taka kaczka, są strzałki. My tego nie zdążyłyśmy, my tego jeszcze nie ułożyłyśmy. Słuchajcie, my potrzebujemy jeszcze sobie pewnie 60 godzin. Ale jak się motywowałyśmy, to jest 95 na 35 centymetrów. To było tak dziwne, bo musiałyśmy się zatrzymać. I się długo nie odzywałyśmy też do siebie, bo się zawieszałyśmy na tym procesie. Przeżywałyśmy, coś tam chwilę sobie poopowiadałyśmy. I my nawet nie wiedziałyśmy, czy... My nie byłyśmy znudzone, my nie chciałyśmy kończyć w ogóle. Ale to była forma bycia zawziętym. I to mi właśnie przypomniało trochę to doświadczenie właśnie tego złego czucia się, a jednocześnie jakiejś fascynacji tym, że możesz zwolnić. Ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spędziła tak weekend. To była tylko niedziela i 5 godzin wieczorem. I to było trochę i fascynujące, i przerażające zarazem. Co to ze mną zrobiło? No. Szok. Więc takie puzzle, takie zwolnienie. Wydajcie sobie czasami czas na to, żeby zwolnić. Macie czas, żeby zwolnić. Cały czas coś, nie? My żyjemy w zupełnie innych czasach. Ja zastanawiam się, czy ewolucyjnie nadążamy za tym. Kiedyś zmiany przecież były bardzo powoli. A teraz wszystko pędzi, nie? I my żyjemy w świecie przeinformowania. To, że mamy cały czas... Zobaczcie, jeszcze na dodatek nagrywam lekcję. No to o czym to świadczy, nie? Dzisiaj, że dzieje dzisiaj życie, że ono wszystko... Fajnie, że mamy cudowne te możliwości, ale my wiemy o wszystkim dużo, z różnych źródeł. Cały czas dostajemy informacje. Kiedyś, żeby dostać informacje, trzeba było się postarać. Nie? Dzisiaj to jest sekunda. Ten mózg jest przeładowany nieustannie, więc może właśnie takie laboratoria, w których się liczy ryż, jest czymś, co musi powstać. My nie mamy dzisiaj czasu haftować. Jak się ćwiczę jogę, na końcu są takie ćwiczenia z pranajamy, że leżycie, ja to czasami sobie robię, ale jak mówi się to na głos, to brzmi kretyńsko.
Po prostu leżycie i musicie skupić tylko na oddechu przeponowym i żeby nie dopuścić do siebie żadnych myśli, które atakują. Więc wasze myśli są skupione na tym, że kierujesz oddech stopniowo, mentalnie kierujesz oddech w kierunku różnych swoich części ciała. I na początku jest tak. Odprężam swoje stopy. Odprężam swoje stopy. I stopniowo malutkimi kawałkami, nie? Więc na tym etapie zasypiam. I to jest tylko wtedy, kiedy naprawdę ja już dostaję jakiejś histerii informacyjnej w mojej głowie i wszystko mnie dręczy. Wtedy sobie przypominam o tym ćwiczeniu, a jak to się mówi na głos, no to brzmi naprawdę bardzo głupio. Ale taka próba skupienia się na swoim oddechu, żeby chwilę zwolnić. Wtedy mogę zasnąć, bo tak to nie umiem zasnąć, bo cały czas analizuję. I jak nawet zasnę, to właściwie myślę o tym, co mam zrobić i śni mi się szkoła, bo gdzieś idę do szkoły, wracam, mam korepetycje, kładę się spać, znowu mam szkołę i tak ciągle. Nie, no to jest, chodzi o to, że performance stawia pytania. Są pytania, które gdzieś tam wychodzą też z tego Black Mirror, które oglądaliśmy, które nam wychodzą też z Dawcy. Tak? Po prostu gdzieś są nasze granice człowieczeństwa. Jeżeli ktoś ci powie, że możesz to zrobić, to czy nie potraktujesz tego jako formy gry, że ci przestawię. To jest przerażające, nie? I przestawiam palce, ale to jest przerażające. Tak? Czujemy, że to jest nie okej. Okay. Gdzieś sobie myślimy, że możemy takie rzeczy zrobić. Przecież będziemy tworzyć sztukę. A to, że wziął na przykład kolce z róży, pobiło jej brzuch, w Gwiazdę Dawida chyba nawet, tworzył sztukę, potraktował ją jak materiał. I jeszcze to jest pytanie o to, czym jest miłość, jak się ludzie od siebie oddalają, bo to też możemy interpretować tak, jakby to było napisane. Trudno nam znaleźć język jeszcze do opisu tych performansów. Tak jak było nam trudno skomentować tę pastę napisaną przez Mrozińskiego w galerii. Jak się ludzie od siebie oddalają, to ta strzała boli, nie? To, co się jak się ta miłość nie udaje, to boli. Możemy szukać przecież takich interpretacji. Szukać. Nie mówię, że konkretnie to. Tylko, że to było drobna rzecz, drobne gesty w sumie. Niewiele wymagało to wysiłku, no i nakładu finansowego. A tyle pytań. Taki szok. Taka dyskusja.